Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 20 odcinka podcastu Pan Grono o stylu. Witam Was, moi stylowi słuchacze, w 20 odcinku podcastu. Jest mi niezmiernie miło, że już wytrzymaliście słuchać te 20, no 19, bo ten 20 dopiero zaczynacie słuchać. Aż tyle odcinków, a w tym odcinku będę mówił o tym, gdzie kupić garnitur, bo pewnie zastanawialiście się nieraz, kiedy musieliście iść, czy musieliście, chcieliście iść przede wszystkim na ślub, na jakieś wesele, na jakąś Jakąś uroczystość, jak chrzciny, a może zostaliście Ojcem Chrzestnym i nie wiedzieliście, gdzie macie kupić garnitur. Może ostatni garnitur, który macie w swojej szafie, pochodzi jeszcze z Komunii Świętej albo ze studniówki, która odbyła się w liceum i raczej. Przede wszystkim nie jest już w tym samym rozmiarze, który teraz nosicie, no i przede wszystkim wygląda też niezbyt aktualnie, chociaż klasyka się nie zmienia. Dlatego nieraz mówię, że inwestycja w klasyczny, elegancki garnitur w zasadzie powinna być pierwszym takim zakupem garderobianym w szafie każdego mężczyzny. Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Zatem, przychodząc do rzeczy, mamy kilka sklepów, kilka rodzajów sklepów, w których można kupić garnitur. I zaczniemy może od tych, w których można kupić taki garnitur najtaniej. Najtaniej oczywiście nie znaczy najlepiej, ale najdrożej też nie znaczy całkiem dla każdego najlepiej. Y przy każdej tej opcji gdzie można kupić garnitur będę mówił plusy i minusy takiego rozwiązania i będę też mówił o takiej można powiedzieć przybliżonej cenie garnituru bo jeśli chodzi o ceny garnituru w sklepach to sami wiecie że różne linie odzieżowe mogą różnić się ceną ale tak samo nawet jak idziecie do krawca to możecie kupić tkaninę na garnitur które kosztuje 1000 zł ale możecie też kupić tkaninę na Garnitur, która będzie kosztowała tyle, co cały garnitur uszyty na miarę z nieco tańszego, wcale nie gorszego materiału, tkaniny. Zatem, gdzie można kupić najtaniej garnitur, elegancki garnitur na takie specjalne okazje? Najtaniej można kupić w takich popularnych sieciówkach, gdzie kupujecie innego rodzaju odzież, taką bardziej codzienną, casualową. Jeśli chodzi o sieciówki, to mam na myśli takie sklepy, które znajdują się w centrach handlowych i niech to będzie Hennes i Mauritz, czyli H&M, Zara, czy takie sklepy jak Polski Reserved. Jest jeszcze dużo innych tego typu sklepów, które nie specjalizują się w sprzedawaniu eleganckiej odzieży. Ale garnitur też w takim sklepie kupicie. Jeśli chodzi na przykład o sklep HM i Zara, to tam garnitury możecie kupić nawet już w cenie 300 zł, tylko nie oczekujcie, że taki garnitur będzie wykonany z wełny, bo prawdopodobnie będzie wykonany z poliestru, który jest kaniną syntetyczną, a o poliestrze już nie raz mówiłem, to tak jakbyście zakładali na siebie po prostu foliową torebkę. Jeśli chodzi o zarę, no to może być bardzo podobnie. Jeśli chodzi o Reserved, no to nie jestem przekonany, czy tam w ogóle można takie klasyczne garnitury dostać. Być może można, ale raczej nie będą one wyglądały za bardzo zachęcająco. H&M i Zara mają dobre wzornictwo, więc nawet jeśli tkanina nie będzie najlepszej jakości, czy wykonanie nie będzie najlepszej jakości, bo zarówno i H&M, jak i Zara mają tańsze i droższe linie, to te garnitury będą wyglądały poprawnie. Więc jeśli nie Zależy wam na tym, żeby nosić taki garnitur często, żeby on był super e, dobrej jakości, żeby był mega wygodny, a po prostu założycie taki garnitur raz i później 10 lat będzie leżał on w szafie, no to możecie kupić taki garnitur. Ja nawet raz kupiłem taki garnitur z HM-u, nawet mam jeszcze do dzisiaj zdjęcia, nawet całkiem dobrze w nim wyglądałem, no, Klapy tego garnituru nie były zbyt szerokie, były w zasadzie bardzo wąskie, kolor był... mm -hmm. Nawet całkiem ok. Granatowy garnitur ani się specjalnie nie wyróżniał, ani nie wyglądał jakoś specjalnie źle na tle innych. Dobrałem do tego bardzo fajne dodatki, muszkę, poszetkę, dobrej jakości buty i jakoś to wyglądało. Z tym, że nawet taką późną jesienią na jednym ślubie w zimnym kościele potrafiłem się w takim poliestrowym garniturze spocić. No ale to jest już wasz wybór. Jeśli macie okrojone środki, to Zastanawiałbym się, czy nie lepiej zamiast takiego poliestrowego garnituru wyszukać coś na przykład w second handach w sklepach z odzieżą używaną. W takich sklepach sieciowych możecie też dostać nieco droższe garnitury. Zaraz, tego co wiem, ma nawet taki specjalny dział, takim jakby. Poddział e, działu męskiego, gdzie są tylko klasyczne, właśnie elementy garderoby i garnitury, i tam garnitury są wykonane zarówno z jakichś poliestrów, ale i z wełny. Może jakość wykonania nie będzie zwalała z nóg, ale będziecie wyglądali w nich dobrze, no bo tak jak już wspominałem, te marki po prostu mają dobrych projektantów i raczej idą z duchem czasu i z modą, więc czasami nawet niektóre garnitury mogą wyglądać jakby były wprost wyjęte z targów Womo. Oczywiście, jeśli bliżej się przyjrzycie, no to zauważycie, że jednak to nie jest taka sama jakość, jakby to wyszło od krawca. No, ale to jest oczywiste, dlatego. Pierwsze rozwiązanie, sklep z popularnych, znaczy garnitury z popularnych sklepów, tak zwanych sieciówek, to jest dobre wyjście dla osób, które nie będą często nosić garnituru, nie noszą garnituru na co dzień i raczej nie będą już z tego garnituru więcej korzystać. Z tym, że pamiętajcie, panowie, czasami wydaje wam się, że nie będziecie z jakiegoś garnituru korzystać, nie będziecie go często nosić, ale jednak czasami się zdarza, że no, ten garnitur będziecie musieli mieć. W swojej szafie i będziecie musieli go założyć właśnie na jakąś taką yy, okazję, która będzie po prostu niespodziewana. Więc jeśli już jesteście w takim wieku, że nie rośniecie, to może wypadałoby zainwestować w coś lepszego. A drugim wyborem będą takie, ja to nazywam specjalistyczne sklepy z klasyczną elegancką odzieżą. No i mamy tutaj takie znane marki jak Vistula, Lancerto, Giacomo Conti, Reckman, Bytom, który w zasadzie jest teraz należy do grupy Vistula, Pavo, Pacolorente. No i tego typu sklepy to są również sklepy sieciowe, one specjalizują się właśnie w takiej eleganckiej odzieży. Jeszcze do niedawna nie można było nic innego w takich sklepach kupić, jak właśnie garnitury. No teraz można kupić już jakąś taką odzież codzienną, jak spodnie chino, nawet jakieś dżinsy, czasami jakieś bardziej eleganckie trampki, buty, koszule, koszule codzienne, koszulki T-shirty czy koszulki polo czy nawet kurtki oczywiście. Samych garniturów takie sklepy po prostu by nie przeżyły, nie miałyby zbyt wielu klientów, dlatego że no garnituru raczej na co dzień nie kupujemy. No i jeśli chodzi o tego typu marki, to, no, to już zależy od marki. Niektóre marki, jak na przykład Lancerto, po współpracy z jednym z moich kolegów blogerów, z Michałem Kędziorą, zwanym Mr. Vintage, mają bardzo fajną serię, która naprawdę wyróżnia się dobrą jakością. Dobrymi tkaninami i na tych garniturach czy marynarkach z tej serii nawet jest taka metka mówiąca o tym, z jakiej tkalni pochodzi dana tkanina. Ale niektóre marki, jak na przykład Giacomo Conti czy Paco Lorente, no czasami trochę błądzą. W zasadzie większość z tych marek, no może oprócz teraz Lancerto, one raczej czasami błądzą i. Proponują jakieś takie potworki, garnitury z o, jakimiś kolorowymi lamówkami. Czy z jakimiś takimi pstrokatymi ozdobnikami, które z klasyczną elegancją nie mają nic wspólnego. I no, jakbym nie oczekiwał takich sartorialnych smaczków, jak szerokie klapy, ręczne wykończenia, czy super modne w tym sezonie tkaniny, kolory. I jakbym też nie powiedział, że w takich sklepach nie możemy spotkać poliestrowych garnitur dlatego jeśli chcecie kupować garnitury w takich specjalistycznych sklepach z elegancką odzieżą to zwróćcie uwagę na jakość wykonania takich marynarek na cenę przede wszystkim, bo czasami takie marki sieciowe one lubią robić przeceny w zasadzie od razu, kiedy wypuszczają nawet nową kolekcję. Często garnitury można kupić dwa na przykład w cenie jednego albo kupujecie garnitur, dostajecie buty, koszulę i dodatki jak krawat czy Muszka, już w cenie, z tym, że czy te rzeczy, które dostajecie w cenie, jak na przykład buty o marnej jakości wykonania, czy jest to, co rzeczywiście jest Wam potrzebne? Zwróćcie na to uwagę, bo oczywiście możecie kupić klasyczny garnitur w takim sklepie za jakieś 600 zł, ale czy rzeczywiście 600 zł, a 300 zł na przykład w HM to jest taka duża różnica, jeśli ten garnitur będzie jeden i drugi na przykład z poliestru. Zwróćcie na to uwagę, jeśli oglądacie mojego bloga, oglądacie na przykład moje filmy na YouTube, czy słuchacie. Tego podcastu, to mniej więcej wiecie, czym wyróżnia się dobrej jakości garnitur. Garnitur przede wszystkim musi być zgrabny, musi w nim wyglądać dobrze. Nie powinien mieć za dużo jakichś wypełnień na ramionach, jeśli nie jesteście za bardzo szczupli. Tacy, można powiedzieć, nie jesteście chudzinami. Przede wszystkim powinniście unikać syntetycznych tkanin w takich garniturach. No i jeśli jakiś garnitur na przykład jest w cenie 1500 zł, to za 1500 zł możecie już kupić naprawdę super pod względem designu takiego projektu i nawet tkanin garnitur z Suit Supply. Ale o tym za chwilę, gdzie można kupić garnitury na przykład online. Na razie mówimy o sklepach stacjonarnych. W zasadzie ze wszystkim jest tak, że czy kupować w takich sklepach specjalistycznych z elegancką odzieżą, ja bym wybierał z uwagą te garnitury, które możecie tam dostać. No bo oczywiście w, na przykład w to kupicie bardzo fajne, takie casualowe marynarki, ale garnitury, jak z tego co wiem, no to już nie są tak super wykonane jak ta kolekcja z Michałem Kędziorą. Oczywiście ta marka wyróżnia się na tle innych. Takich marek, które możemy spotkać na naszym rynku. Jeszcze możecie kupić oczywiście w takich sklepach sieciowych jak Piki Kloppenburg czy Van Graaf. To są takie. Duże sklepy sieciowe multibrandowe, i tam możemy spotkać garnitury zarówno na przykład Hugo Bossa, jakichś takich bardziej znanych marek, ale i też nieco tańsze rozwiązania. No i to też nie jest głupie rozwiązanie, pod warunkiem, że wiemy czego szukać. Tam możemy akurat znaleźć garnitury i tanie i naprawdę bardzo drogie. Jeśli zobaczycie jakiś gotowy garnitur, który kosztuje 4000 zł, to ja bym się już naprawdę zastanowił, czy nie pójść o krok wyżej. Krok dalej i nie uszyć garnituru na miarę, na przykład metodą MTM. No i właśnie, przejdźmy teraz do sklepów tzw. Tak butikowych, które również sprzedają klasyczną, elegancką, modę męską, garnitury. I na przykład w Warszawie możemy spotkać takie butiki jak Zakroman. Kolega, który kiedyś był blogerem, wcześniej prowadził markę Charmant, Roman Zaczkiewicz, czy na przykład kolejny kolega, bloger Makaroni Tomato, który obecnie jest raczej już biznesmenem i prowadzi właśnie kilka butików z elegancką odzieżą między innymi w Warszawie. Dalej mamy sklep Buczyński, no i mm, Tomasz Miller czy poszetka.com, które Tomasz Miller jest z Poznania. Poszetka.com to jest sklep przede wszystkim bazujący w swojej ofercie na akcesoriach, ale i ostatnio posiadający garnitury. I ten sklep jest z Katowic. W takich butikach możecie znaleźć zarówno gotowe garnitury i nawet i taką odzież można powiedzieć casualową, jak na przykład jakieś swetry czy spodnie typu chino, akcesoria, oczywiście krawaty, muszki, poszetki. Możecie też oczywiście zamówić garnitur szyty metodą MTM, a czasami nawet garnitur szyty na miarę metodą bespoke, czyli przez krawca. No, i takie sklepy mają przede wszystkim taką zaletę, moim zdaniem, że te osoby, które są właścicielami tych sklepów, prowadzą ten sklep, to są osoby, które znają się na klasycznej elegancji. To są osoby, które kiedyś prowadziły bloga, i przede wszystkim osoby, które są zafascynowane męską elegancją. A to chyba najważniejsze, bo. Im nie do końca chodzi o tym, żeby jak najwięcej zarobić i sprzedać garnitur z plastiku za miliony monet. To nie o to chodzi, chodzi o to, że oni sprzedają to, co przede wszystkim ma się im podobać, bo gdyby sprzedawali jakieś badziewie to by się po prostu tego wstydzili. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo gdybym ja otwierał swój butik, to chciałbym, żeby znalazły się w nim właśnie takie elementy garderoby, wykonane w takiej jakości, które sam chciałbym nosić, bo przecież te osoby są przede wszystkim wizytówkami tej marki. No i jeśli noszą swoje rzeczy, to muszą wyglądać dobrze. A jeśli są to miłośnicy klasycznej mody męskiej, to właśnie oni chcą wyglądać dobrze. I moim zdaniem, jeśli stać was na to, żeby wydać się Około 2000 zł, czasami 1500 na marynarkę, garnitur, możecie tam też kupić dobre klasy akcesoria czy czasami nawet buty. To właśnie wybrałbym się do takich butików. Nie jest ich dużo na polskim rynku. Je, można powiedzieć, że jest to taka nisza i te marki nie sprzedają w takich ilościach jak na przykład sklepy typu Wistula. Przede wszystkim to są marki, które sprzedają krótkie serie. Krótkie serie takich elementów garderoby jak marynarki, krawaty no przede wszystkim takie sklepy takie marki nie mają aż takiego dużego potencjału, nie mogą sobie pozwolić na takie zatowarowanie jak jakieś większe marki, ale dzięki temu macie możliwość kupienia jakichś takich perełek, jakichś marynarek, które nie będą tak popularne wśród innych, jak na przykład coś fajnego wyjdzie czasami w Zarze to później bardzo dużo osób ma to samo na sobie, a to nie jest coś fajnego, chyba nie chcemy nosić tego samego co inni, chcemy się wyróżniać, przynajmniej ja ja tak uważam. Jeśli macie jakieś większe zapotrzebowanie, chcecie na przykład garnitur, który kupujecie, żeby nosić na co dzień do pracy, czy po prostu chcecie mieć coś fajnego, to w takich sklepach możecie też po prostu uszyć garnitur na miarę metodą MTM, tak jak mówiłem i czasami bespoke. Jedynym minusem, jaki przychodzi mi do głowy, to może to, że nie zawsze w tych sklepach dostępne są właśnie takie klasyczne garnitury wizytowe. Czasami zdarza się, że akurat one się skończyły, czy nie są w pełnej rozmiarówce. No, ale to jest do dopracowania. Myślę, że akurat tego typu marki, mimo tego, że chcą robić coś naprawdę modnego, coś naprawdę fajnego, to jednak zależy im też na tym, żeby po prostu mieć w sprzedaży właśnie taki klasyczny granatowy garnitur. Przecież większość ludzi właśnie tego typu garnitury kupuje. Wspomnę też o takich butikach, które są naprawdę bardzo drogie, przeznaczone są dla osób bogatych jakkolwiek można to definiować. I są to na przykład wszystkie butiki znajdujące się w takim centrum handlowym w Warszawie na ulicy Brackiej, który nazywa się Witkac, czy na przykład garnitury ze sklepu dzenia, który znajduje się przy placu trzech krzyży, placu trzech krzyży w Warszawie, czy sklep zupełnie obok Dawide. Są to sklepy, które oferują zarówno Najczęściej gotowe garnitury, gotową odzież, ale czasami też taką, która można zamówić sobie na miarę. Z tym, że no tam garnitury dostępne na zwieszaka, one często kosztują jakieś na przykład 10 tysięcy złotych. I ja nie jestem przekonany, czy to ma sens, żeby kupować gotowe garnitury za tyle pieniędzy, bo to jest kwota, którą można przeznaczyć na naprawdę przyzwoity, piękny, naprawdę wysokiej klasy światowej garnitur uszyty na miarę przez krawca w Warszawie z bardzo dobrej jakości tkaniny. Dlatego takie drogie butiki chyba są tylko przeznaczone dla osób, które chcą się pochwalić metką, czy które chcą właśnie mieć garnitur już teraz. W tym momencie. No i oczywiście mają odpowiednio dużo gotówki w portfelu. Aczkolwiek wszystko jest dla ludzi, jeśli ktoś chce wydawać te pieniędzy na gotowe garnitury, to może. Aczkolwiek, moim zdaniem, lepiej już wtedy uszyć coś pod swój wymiar, żeby to było komfortowe, żeby to było dokładnie takie, jakie chcecie, i wtedy wydawanie takiej dużej ilości pieniędzy moim zdaniem ma większy sens. W tym momencie chciałbym też dodać, że butiki, które szyją garnitury metodą MTM, to nie tylko te wspomniane wcześniej, o których wspominałem. I w takich butikach jak Zakroman, Makaroni tomatu, Buczyński, Tomasz Miller czy Poszedka, bo istnieją jeszcze butiki, które specjalizują się w szyciu tak zwanym pasowanym właśnie metodą made to measure, czyli garnitury wykonywane pod wymiar, twój wymiar ale bazujące na istniejących szablonach i szyte raczej w większości maszynowo, no i do tych wszystkich butików, które wspomniałem wcześniej, dodałbym jeszcze taki butik warszawy jak Van Wantorn, Balamonte. Kafardini czy na przykład firma Lazar, w której ja teraz szyję garnitur, szyty właśnie metodą tak zwaną semi bespoke. Można powiedzieć, że to jest ciut wyżej niż MTM. Oni mają akurat swoją szwalnię, więc mogą sobie na to pozwolić. pozwolić. I takie butyki znajdują się w Rybniku i w Katowicach. No i oczywiście jeszcze atelier Zabłotny, który znajduje się w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży. No, i to jest dobre rozwiązanie dla osób, które na przykład poszukują garnituru na swój własny ślub, ale nie chcą wydawa wydawać tak bardzo dużo pieniędzy, jakie kosztuje szycie u krawca. No i przede wszystkim mają też łatwiejszą sylwetkę, taką sylwetkę, na którą garnitury MTM jeszcze się dopasują, bo na przykład bardzo trudne takie sylwetki osoby które mają na przykład bardzo muskularne nogi czy szeroką klatkę piersiową a wąską talię. No to często takie osoby już niestety nie mogą szyć garniturów MTM, bo po prostu one nie będą aż na tyle komfortowe jak bespoke. Wtedy takie osoby potrzebują indywidualnego traktowania przez krawca, ale jeśli ktoś ma w miarę taką standardową budowę, to garnitury MTM będą wystarczające i tak naprawdę nie trzeba iść wyżej, nie trzeba kupować czy szyć garniturów u krawca. Jest to bardzo dobre rozwiązanie jeśli masz jakieś na przykład 2,5 do 4 tysięcy złotych, czasami nieco drożej w zależności od tkaniny, bo tak jak mówiłem, tkaniny potrafią kosztować naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Ale takie standardowe tkaniny. Raczej wtedy garnitur powinien się zmieścić maksymalnie w 4000 zł. I moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie dla większości osób, które chcą mieć bardzo dobrej klasy garnitur. Ale jeśli ktoś chce mieć garnitur szyty. Dokładnie tak, jak sobie tego wymarzył, chce mieć ręczne wykończenia, to MTM czasami oferuje niektóre elementy garnituru ręcznie wykańczane, ale nie jest to to samo, co garnitur szyty tylko ręcznie przez krawca. No i tu przechodzimy już nieco wyżej. Przechodzimy do garniturów szytych u krawców. I u krawców takich, którzy znają swój fach. I ja na przykład mam doświadczenie z krawcem Sebastianem Żukowskim z Warszawy, szyję już w zasadzie uszyłem dwa garnitury u niego i jedną kurtkę. Tak naprawdę jeśli już się raz spróbowało szycia na miarę metodą Bispołk, to chyba już się nigdy nie chce wracać nawet do szycia metodą MTM, nie umniejszając metodzie MTM tego, że jest naprawdę bardzo dobra dla większości osób. No dobrze, i mamy takich krawców w Warszawie jak Sebastian Żukowski, Zaremba, Błoński, Kamiński, w Poznaniu Krupa i Rzeszutko. Jest oczywiście dużo więcej krawców, ale nie każdy krawiec uszyje ci garnitur Taki, który jest, można powiedzieć, no nie tyle co modny, co współczesny. Wielu krawców uszyje garnitur, taki, jakie na przykład szyli 20 lat temu. A chyba nie chciałbyś wyglądać jak swój własny dziadek, dlatego jeśli chcesz mieć taki nowoczesny garnitur z włoskimi wykończeniami czy we włoskim stylu, to nie każdy krawiec udźwignie coś takiego. Ja wiem, jak wygląda współpraca z na przykład Sebastianem Żukowskim. On w zasadzie potrafi wszystko. Wszystko zrobić, ale czasami nawet sam swoim krawcom, bo nie wszystkie rzeczy wykonuje sam, musi wytłumaczyć, jak coś ma wyglądać, bo po prostu krawców na rynku już nie jest tak dużo. Bardzo trudno znaleźć jest osoby, które. Szyją coś ręcznie. W zasadzie jest to zawód na wymarciu. Dlatego większość skrawców jest po prostu starszymi panami, i oni nie wiedzą, co to jest sprecatura, nie wiedzą, co to są jakieś włoskie wykończenia, włoskie detale. Oczywiście potrafią to zrobić, ale nie zawsze po prostu, jakby to powiedzieć, nie zawsze rozumieją potrzeby współczesnego, modnego faceta. Dlatego jeśli. Czasami możecie uszyć coś u krawca za 1500 zł. Oczywiście możecie to zrobić. Może to być jakiś krawiec z mniejszego miasteczka, ale nie oczekujcie, że będzie to takie uszycie garnitury, jakie może zaproponować Sebastian Żukowski, czy na przykład Maciej Zaręba, który szyje garnitury na, dla największych sław z całego świata i dla największych blogerów czy ludzi związanych z modą męską na całym świecie. Nie oczekujcie tego samego. Będziecie prawdopodobnie zawiedzeni, nawet zaoszczędzicie jakieś pieniądze, ale no, moim zdaniem już lepiej wtedy uszyć garnitur na miarę, czy zamówić garnitur szyty metodą MTM w jakimś butiku, czy u kogoś, nawet u kraw, krawcy czasami proponują też szycie metodą MTM, na przykład czy Sebastian Żukowski, czy pracownia Zaremba, czy w zasadzie większość pracowni proponuje również szycie garniturów Metodą MTM jest ona tańsza, szybsza, a czasami jest to lepsze rozwiązanie niż szycie u jakiegoś krawca, który nie jest sprawdzony, ale jest na przykład tani, bo możecie wydać pieniądze i być niezadowoleni w ogóle z efektów, I tylko zmarnujecie swój czas, pieniądze, I jeszcze tkaninę, którą na przykład mieliście, jakąś tkaninę vintage'ową, zachowaną na przykład nie wiem po dziadku czy po ojcu, po prostu szkoda waszego czasu. Chciałbym na samym końcu jeszcze wspomnieć o tym, że możecie po prostu garnitur zamówić online, na przykład z jakichś zagranicznych sklepów. Jeśli nie boicie się tego, często takie sklepy oferują darmowe zwroty i na przykład Suit Supply. Taka holenderska marka. W zasadzie chyba każdy facet, który interesuje się klasyczną modą męską, zna właśnie tę markę. Ona oferuje garnitury w zasadzie od takiej ceny, jaką proponują Wistula, czy jakieś polskie inne marki przed przecenami, a są to garnitury, które wyglądają dużo lepiej, które są wykonane z bardzo dobrych tkanin i z takim smaczkiem właśnie dla osób, które lubią dobrze wyglądać i lubią się przede wszystkim wyróżniać. Jeśli nie boicie się tego. Po prostu przychodzicie do domu, macie paczkę pod drzwiami, mierzycie sobie w zaciszu domowym, we własnym lustrze, możecie zapytać członków rodziny, co o tym sądzą, porobić sobie zdjęcia, przejść w tym po domu. Jeśli wam się nie podoba, pakujecie w paczkę, odsyłacie, nic was to nie kosztuje tylko kosztuje Was to może tylko czas, bo akurat na taką paczkę musicie nieco poczekać, bo to idzie wszystko z Holandii. Jest to również dobre rozwiązanie, jeśli ktoś szuka naprawdę fajnych garniturów w dobrej cenie. Ja akurat często robię w tym sklepie zakupy. Garniturów akurat nie zamawiam, bo jak wiecie garnitury szyję już na miarę, ale jakieś akcesoria, czy buty, czy kurtki, czy nawet bardziej casualowe rzeczy. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie do tego podcastu. Przechodząc już do takiego podsumowania, w zależności od tego, jaki macie budżet do e, wydania na garnitur, to albo kupujecie garnitury ultra tanie, które po prostu będą tylko na jakąś jedną okazję na kilka lat, albo inwestujecie w garnitur szyty metodą MTM. A jak już macie dużo pieniędzy, to nie kupujcie gotowych garniturów za 10 tysięcy złotych w jakichś luksusowych butikach, uszyjcie go sobie u krawca. Moim zdaniem jest to dużo lepsze rozwiązanie. Wydacie, nie wiem, od 7 do 10 tysięcy złotych, a jak macie naprawdę dużo pieniędzy, to jedź, jedźcie do Jakiegoś znanego włoskiego krawca i wydajcie je tam, ale nie kupujcie gotowych garniturów za taką sumę pieniędzy, bo to nie jest super rozwiązanie. Jeśli macie ograniczony budżet, to wyszukujcie czasami w sklepach z używaną odzieżą, możecie kupić coś tanie. Jeśli macie jakieś 1500 zł do wydania, to możecie pójść oczywiście do sklepów specjalistycznych, jak takie sklepy, które tylko oferują klasyczną modę męską. Ale zwróćcie uwagę, czy ktoś nie chce Was nabić w butelkę i sprzedać Wam jakiegoś plastiku, czy jakiegoś kiepsko wykonanego garnituru z kiepskiej tkaniny za te pieniądze, bo 1500 zł to już można kupić naprawdę. Fajny garnitur na przykład w sklepie Seed Supply. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, że nieco ułatwiłem Wam wybór. Znacie moje zdanie. Ja Wam już dziękuję. Mam nadzieję, że ten podcast był wartościowy. Jeśli tak, to zostawcie recenzję na przykład w serwisie iTunes. Ja Was już żegnam. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.